Małpa leocha, no trzeba jej dop. Małpa procent. Idź tej Chińce XD tylko bole z giełdzielnie. W Polsce na informatyce zap hash procent hash znak zapytania hash dolara łaby w książkach, żeby zaliczyć jakiś niepotrzebny przedmiot typu chemia albo mechanika, albo uczyła się technologii niestosowanej od 20 lat. W Stanach temat machine learning jest chodliwy i dochodowy. Uczelnie kształcą w tym kierunku studentów. U nas byś miał panie K znak zapytania procent wykrzyknik ła, jakie uczenie maszynowe, weź lepiej napisz pętlę, która wypisze chujneczkę. W Stanach po prostu nie uczą się bzdetów. Po studiach albo w trakcie pracujesz dla firmy, która ci zasponsorowała studia i tak to działa. U nas masz na uczelni całe drzewa genealogiczne bolesnych, pożal się Boże, profesorów i doktorantów za wucyn. Weź naszą statystyczną nastolatkę i zapytaj o kwantowość. Ba. Weź studenta dowolnej polskiej uczelni, który skończył studia. Założę się za 5% tych ludzi by była w stanie powiedzieć 5 zdań na ten temat bez głębszego zrozumienia tematu. Źródło 306664080 1332840011.jpg